Siemanko, z tej strony Wajsik i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek z Daily i w tym odcinku dam wam taki nietypowy poradnik, w którym będę wam pokazywał, jak zrobić czarne auto oraz złote auto bez posiadania żadnych itemów za pomocą Backes Moda oraz jak będziecie mieli może te itemy, to pokażę wam w grze, jak to zrobić. Więc jak zrobić czarne i złote auto? To jest cały nasz tytuł odcinka i ja już przechodzę do rzeczy. Więc żeby zrobić złote auto, takie jak ja teraz mam, to trzeba mieć tak. No zaczniemy od najważniejszego. Lakier. Anodizet. Anodizet również w polskim nazewnictwie gry to też będzie również anodizet, więc anodizet trzeba mieć. Anodizet. Każdy mówi jak chce, więc tak, to jest najważniejsze. Trzeba mieć ten dekal. Jeżeli go nie macie, no to ten brushed metal też jest ok, bo nawet ładnie wygląda to auto z tym brushed metalem, ale na anodizet się tak fajnie świeci i odbija, więc to jest chyba najfajniejszy odcień tego złotego, więc tutaj przechodzimy do złotego auta i tak. Złote auto to jest właśnie, bierzecie od lewej strony w pomarańczowym teamie, bierzecie trzecią paletę kolorów i bierzecie trzeci kolor od góry, więc albo drugi, zależy jaki odcień tego chcecie, albo tutaj drugi, w drugiej palecie kolorów, więc tutaj zależy już od was, więc wybieracie tutaj, ustawiacie i macie złote autko. Ten kolor zbytnio roli nie gra, więc tutaj jak chcecie, więc warto się ustawić tutaj właśnie złote autko. I to jest wszystko ze złotego autka. A ja jeszcze odnośnie ceny Anodizeda, to Anodizet kosztuje gdzieś od, myślę, że jak dobrze poszukacie, to od 70 do 150 kredytów go znajdziecie, więc w najniższych cenach od 70, a w najwyższych od 150, więc ja patrzyłem to, no za stówkę na luzie bym mógł tutaj już brać od razu, tak od buta, więc no wystarczy chwilę popatrzeć i na pewno znajdziecie coś ciekawego, więc jeżeli chcecie mieć Anodizeda, ja też możecie napisać do mnie, ja mogę wam podtrygować tego Anodizeda, więc jak coś to piszcie, a ja przejdę oczywiście już do drugiego auta, którego nie za bardzo można mieć w grze, tylko za pomocą esportowego dekala, ale jest taka aplikacja jak Backes Mod, do której robiłem poradnik, jak ją zainstalować, jak jej używać, więc tak, odpalacie Backes Moda przyciskiem F2 na waszej klawiaturze i odpala wam się on w grze. Gdy go odpalicie, macie zakładkę Items i w tej zakładce Items ustawiacie Override Car Colors i bierzecie, możecie nawet białym autem grać, ale białe jest dosyć brzydkie i ja nie polecam ogólnie białego, chociaż niektórzy grają białym. I ustawiacie tutaj czarny, cyk, bierzecie czarny, na secondary nie musicie czarnego, wystarczy tylko primary, więc bierzecie sobie czarny, tutaj jeszcze możecie sobie nawet fajny setup zrobić, bo możecie wziąć sobie czarne, tak jak już cebulić, to cebulić po całości i możecie sobie zrobić taki super antyk setup właśnie w Backes Modzie, więc warto mieć Backes Moda. Tutaj macie całe czarne auto, no i właśnie ten Anodizet też można ustawić w Backes Modzie, klikacie znowu F2 i tutaj są paint finisher, primary, secondary i bierzecie Anodizet i macie po prostu Anodizet. Więc to jest koks, tutaj bierzesz paint finish, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma zakładka od góry, więc warto sobie to poustawiać. To jest chyba cały poradnik dzisiejszy, więc takie kolorki to złote auto, takie kolorki czarne auto. Jeżeli chcecie, to możecie obejrzeć jeszcze raz. Jeżeli gracie takimi autami, to napiszcie w komentarzu, czy gracie czarnym, czy złotym, czy macie jakieś swoje setupy. Jeżeli tak, to podeślijcie mi je na Discorda, na którego was serdecznie zapraszam, bo za niedługo będzie ważne info na Discordzie, więc zapraszam was na Discorda oraz na Instagrama, gdzie pojawiają się nowe zdjęcia. No i jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie czerwony guziczek. A i jeszcze jedno. Zapraszam was na Twitcha, bo właśnie to ważne info na Discord będzie też odnośnie Twitcha, więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na Discorda, na Twitcha. I co? Wszystkie linki będą w opisie, a ja się z wami chyba żegnam w tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, to już mówiłem, i miłego komentarzyka oraz komentarzyka, jakim autem wygracie, albo podeślijcie mi na Discordzie, jakim autem wygracie. Dzięki za oglądanie tego filmu, więc to jest cała filozofia naszych aut. Ja sobie zostawię to czarne, bo mi się podoba. Więc tak jest, z takim superanckim czarnym autem żegnam się z wami i siemanko!